1939, czyli początek tak zwanej II wojny. Wszystkim pozostającym w Czeczenii groziła śmierć. Dyrekcja Państwowej Czeczeńskiej Telewizji powiedziała: nie będziemy nagrywać twoich teledysków, bo twoje pieśni przeszkadzają ludziom żyć. Republika odbudowuje się, a ty śpiewasz takie pieśni. Śpiewaj o kwiatach, o miłości i tak dalej, a wtedy będziemy nagrywać twoje pieśni. Ja im powiedziałam, że wcale nie proszę, żeby nagrywali moje pieśni. Po koncercie w Groznym rok temu ludzie podchodzili, płakali, mówili, że moje pieśni pomagają im żyć. Bycie Czeczenem to także obowiązkowa znajomość chełkaru, narodowego tańca kobiet i mężczyzn otoczonych kręgiem. Mówi się, że ten prastary taniec odzwierciedlający wajnachską kulturę Czeczeni mają we krwi. Zakładane na uchodźstwie zespoły taneczno-muzyczne traktowane są przez Czeczenów jako misja podtrzymywania zagrożonej kultury i przywracania nadziei. Uczę się w Anglii, gdzie dzisiaj uczy się wiele czeczeńskiej młodzieży, ale każdy chciałby wrócić do domu i odbudowywać Czeczenię. Te dzieci to czysty przykład patriotyzmu. Zbierają siły do odnowy czeczeńskiej kultury i to wszystko daje im ufność, że przyszłość będzie taka, jakiej sobie życzymy. Zobaczyliśmy felieton opisujący kulturę czeczeńską, kulturę, o której świat niewiele wie. Chciałabym zapytać pana, jako autora książki Kamienie mówią, jak ważna jest kultura dla tożsamości Czeczena? Co to dla niego oznacza? Czy to jest fundament, na którym buduje swoją tożsamość? Oczywiście z powodu całej historii, tą, którą całą możemy prześledzić i tą, którą możemy usłyszeć, znać z własnej mowy i literatury i z tych wszystkich źródeł historycznych, czy z Czeczeńcami, z wajnachami jako takimi, w ciągu ostatnich wieków działo się tak, że te elementy będące składowymi całej kultury, określoną kulturę czeczeńską, taniec, folklor, możliwość samowyrażenia poprzez elementy tradycyjne, obyczaje, to stało się tak, że jest to jedyne i bardziej monumentalne, bardziej stałe forma, która chroni naród i poprzez właśnie elementy kultury. Odpowiednio wszystkie te elementy, które dziś są ważne dla nas, dlatego, żeby zachować swoją tożsamość, to, co nazywa się tożsamość, jeżeli w przyszłości one nie będą posiadały tych podstawowych spektrów pojęcia kultury, to nie będziemy w stanie przekazywać tego na następnych pokoleń. Bo w pana książce przeczytałam, że kodeks Czeczena zakłada, że Czeczen powinien szanować swoją rodową wieżę i rodowe kamienie, prawda? Czyli kultura materialna staje się elementem tożsamości, poczucia tego, kim jestem. Ponadto, to oznacza, że ona jest akurat tym rdzeniem, o którym chciałem powiedzieć, o którym rozpocząłem mówić, który określa ten przedmiot nośnika tej kultury. Oczywiście on powinien znać wszystkie te pojęcia, które umieściliśmy w książce, które przynależą do nas, do Czeczeńców jako etnos. One noszą bardziej symboliczny charakter. To jest nic innego jak pamięć o przodkach, pamięć o swoim pochodzeniu, absolutna świadomość swojej przynależności i w każdym z tych przypadków odpowiedzialność za nie tyle za swoją rodzinę, za wszystkich bliskich, za tą całą rodzinę, za których przedstawia swoich bliskich, ale oczywiście również jako na naród. One zawierają historię tak naprawdę, prawda? Historię danego rodu, czyli przeszłość, czyli pamięć. W wieże są wbudowane kamienie, które zawierają opis dziejów danego rodu. I ja akurat chciałem w jakiejś części
wyjaśnić właśnie tą sprawę związaną z tą architekturą, bezpośrednio z tą kulturą, z tą relikwią, związaną z ojczyzną, z tymi wieżami rodowymi, całymi zespołami wież, ponieważ te elementy, które są obecne, które istnieją, są największym świadectwem zachowania pamięci i odpowiedzialności wobec tej pamięci o swoich przodkach. I zgodnie z tym grają one podstawową, fundamentalną rolę, ponieważ one śledzą za historią Czeczenów przez te wieże, które są, przynależą do jakiejś rodu, ale jeszcze wcześniejsze, dotyczą jeszcze wcześniejszej naszej kultury, ponieważ elementy, które są, istnieją w tych wieżach. My tutaj zobaczyliśmy taniec, śpiew czeczeński, a ja chciałam zapytać panią, ponieważ pani do niedawna mieszkała w Groznym. Jak wygląda życie kulturalne w Czeczenii? Czy w ogóle można takiego sformułowania użyć? Czy, nie wiem, odbywają się koncerty, czy są spektakle? Czy coś takiego ma miejsce na co dzień w Czeczeniu? Ja przyjechałam 8 miesięcy temu, w październiku z Groznym. Ja myślę, że życie kulturalne w Groznym, nie mam praktycznie o tym praktycznie pojęcia, ponieważ najważniejsze to było uratować moje dzieci. Podstawowe dzieci nie chodzą do szkoły, nie otrzymują wykształcenia. Dzieci rosną na ruinach. Nie ma niczego. O czym możemy mówić? O jakiej kulturze? Chcesz, oczywiście człowiek chce, żeby dziecko było wykształcone, żeby pamiętało o swoich tradycjach. To jest to wszystko, co czeczeńskie, co jest w naszym narodzie. Ale nie możemy tego dać naszym dzieciom, ponieważ w każdej minucie, każdego dnia musimy się troszczyć o przeżycie. Oczywiście kultura to jest, i tradycje to potrzeba naszym dzieciom. Ja chciałabym, żeby moje dziecko miało i nasze dzieci miały możliwość zapoznawania się z tym, ale przede wszystkim to jest teraz walka o byt. Ja pamiętam 94 rok, kiedy grudzień 94 roku to początek wojny, to była jeszcze nieprawda, dlatego że jeszcze we wrześniu, październiku były bombardowane intensywne w pierwszej kolejności nie obiekty wojskowe, nie te obiekty, gdzie były zgromadzone wojska, a pierwszym obiektami, podmiotami, które były bombardowane przez lotnictwo, to biblioteki, uniwersytety i wyższe uczelnie, przede wszystkim muzeum i archiwa. A ponadto przed bombardowaniami, przed otwartym, praktycznie otwartą wojną, kiedy było wprowadzenie listopadowe, wprowadzenie tych sił opozycyjnych do miast, gdzie pierwszy nie mógł znaleźć, nie mógł dojść do tych obiektów, to oni dochodzili czołgami do tych wszystkich obiektów wymienionych i były niszczone. I to co dzisiaj się dzieje, to co jest przekazywane przez poszczególnych działaczy kulturalnych i to, co zostało przez nich zachowane, to podstawowe stan jest praktycznie opłakany. Jednym z elementów najgorszego jest to na przykład, że z muzeum, o którym właśnie Issa mówił, Rosjanie ukradli wszystko. To znaczy Czeczeńcy zrobili wszystko, żeby uchować, zachować te obrazy, te eksponaty. One były w oddzielnych skrzyniach, no ale pod te skrzynie podjechał transport rosyjski i wszystkie skrzynie z obrazami zniknęły. Czyli kultura na wojnie jest równie groźnym przeciwnikiem jak ludzie. Najważniejsze. Jeśli spojrzy na historię ustawicznego mordowania kultury czeczeńskiej, bo to inaczej nie można nazwać, to ona przecież się nie zaczyna w XX wieku. Od samego początku, kiedy rozpoczął się ten nierówny pojedynek rosyjsko-czeczeński, który trwa już 11 rok.
Mówimy o tym konflikcie, ale jeszcze wcześniejszym. O stuleciach. W istocie znane są przecież dokumenty carskie, w których wprost mówi się zniszczyć czeczeński naród. Prawda? Jest decyzja carska zniszczyć. Co znaczy zniszczyć czeczeński naród? Ten naród nie można zniszczyć bez zniszczenia kultury. I Rosjanie szybko sobie uświadomili ten fakt. Jest jeden z zapisów carskich historyków, który mówi, że Czeczeni są najbardziej niebezpiecznym, najbardziej groźnym narodem kaukaskim właśnie ze względu na ich kulturę, na siłę kultury. Mają zdolność odradzania się mimo ciągłych prób zniszczenia, tak? Kultura daje im poczucie siły. Jest taki przekaz, w jaki sposób ten naród się stał narodem. Otóż 9 Tuchumów spotkało się wspólnie. Siadło przy takim wielkim, co to znaczy, miedzianym dzbanie. No to są powiedzmy wielkie formacje, wielkie, więcej niż ród. Mhm. To są coś takiego, jak my byśmy nazywali Wielkopolanie, prawda, Wiślacy, czyli te narodowości, czy te etnosy, które stworzyły Polaków. Otóż spotkały się te 9 wielkich Tuchumów, spotkało się i wspólnie po takiej wieczerzy podjęli decyzję o utworzeniu pewnej wspólnoty. I u podstaw tej wiary czeczeńskiej istnieje do dzisiaj mit o tym, że jest to naród, w którym wszystkie Tuchumy są sobie równe. Ba, każdy Czeczeniec jest sobie równy. Ba, każdy człowiek. Czyli zalążki demokratycznej kultury. To jest coś więcej. To jest świadomość, że każdy człowiek jest niepowtarzalny. Że każdy człowiek jest szczególną wartością. I stąd na przykład w Czeczenii zabicie człowieka jest czymś szczególnie strasznym. Tak było w każdym razie w kulturze tego narodu. No i właśnie tutaj się pojawia pierwszy stereotyp, który chciałabym, żebyśmy wyjaśnili. Jest przekonanie, że Czeczen musi pomścić śmierć bliskiego czy kogoś z rodziny. I że to ciągle jakby ta chęć odwetu śmierci, tak, takie jest przekonanie, taki jest stereotyp, powoduje, że ta wojna trwa i nigdy się nie skończy. To nieprawda, to absolutna nieprawda. To są głupoty, których nawet nie należy komentować. Chodzi o to, że zemsta rodowa, o której bardzo chętnie mówią Rosjanie, no właśnie, to jest kompletnym idiotyzmem, dlatego że prawdziwa zemsta krwi wymaga spotkania starszyzny rodów, wymaga omówienia danego wypadku i najpierw starszyzna rodów dochodzi do wniosku, czy jak można przeprosić, jak można zadośćuczynić temu nieszczęściu, które się stało. Czy jest to nieszczęście, czy jest to... Bo jak ktoś kogoś przejechał, to jest zupełnie co innego, niż jak ktoś kogoś celowo zabił. No, o tym decydują... O wojnie, o tym, celowym. O tej zemście krwi. Można mówić w tamtym kontekście, czyli to jest wygodny argument. To jest bardzo wygodny argument. Mówiąc, ach, oni są w ogóle dzicy. Jak tam ktoś zabije jednego, to musi zabić drugiego. To jest nieprawda. To jest cały obyczaj i całe wsie biorą udział w tak zwanej zemście krwi, w omawianiu tego. Oczywiście wojna niszczy wszystko w każdym kraju. W Polsce też zniszczyła nasze obyczaje bardzo głęboko. I trudno wymagać od Czeczenów, by byli aniołami, a my ciągle tego od nich żądamy, aby nadstawiali nie tylko jeden policzek, ale i drugi policzek. Oczywiście, że w tej chwili ich obyczaje są o wiele bardziej okrutne, niż były przed tą straszliwą napaścią. Mhm. Ale skąd się bierze w takim razie przekonanie, że Czeczeni też w jakiś sposób prowokują konflikt? Wyciąga się takie przykłady jak Biesłan, prawda? Może jednak chciałbym jedną rzecz dokończyć. Powiedzieć tak. Bardzo, oprzeć się o fakty. Otóż naprawdę mało kto ma świadomość, że w 1944, kiedy Stalin wysłał cały naród z ich rodzimych ziem, to się na tym nie zakończyła historia czy dramat Czeczenów. Dlatego, że w ślad za oddziałami rosyjskimi weszły specjalistyczne jednostki, które niszczyły kamień po kamieniu, które przeczesywały Czeczenię i szukały jakichkolwiek śladów tożsamości kulturowej tego narodu. Niszczono księgi, niszczono jakiekolwiek zapiski, niszczono jakiekolwiek cmentarzyska pozostawione tam. Zwożono ogromną część tego dobytku, tego majątku, który specjalistyczne oddziały przeczesywały wieś po wsi do centrum Groznego. Dokonywano tam selekcji, co można ukraść i wywieźć do Moskwy, co trafi na przykład do Ermitażu. A co zostanie spalone?
I takie ogromne ognisko paliło się przy szalecie miejskim. Na długo przed tym, jak Hitler spalił księgi, przepraszam, w każdym razie jest to jakby taka, takie nawiązanie do skrajnej formy niszczenia kultury. To jest na długo, zanim Hitler dokonał zniszczenia w ten sposób, jeszcze za carskiej Rosji dokonywano tego. Wywieziono tysiące Czeczenów, niszczono ślady kultury, zanim Stalin zdecydował się na taką filozofię. Czyli Stalin powtarzał wydarzenia XIX wieku. W XX wieku mamy 44 rok i do 56 roku przetrzysywanie tego kraju. Ba, kiedy zaczęła się ta wojna w 94 roku. Pierwsza wojna czeczeńska. Pierwsza wojna czeczeńska zaczęła się znów od zniszczenia najważniejszych celów kulturalnych tego narodu. Sam oglądałem płonącą wielką bibliotekę w centrum miasta. Uniwersytet. To były gmachy piękne, ale to były gmachy, które świadomie niszczono. To jest kamień z jednego budynku w centrum. Najbardziej bombardowanego miejsca być może w XX wieku. Każdy wie, pod względem ilości bomb, jakie spadły na ten budynek, Pałac Prezydencki w centrum Groznego, nie ma drugiego takiego budynku w XX wieku. Po tym, co zostało, zostały ruiny. Wjechały tam spychacze i zrównano do ziemi ten budynek, bo nie może zostać jakikolwiek symbol. Nie mogą zostawać symbole czeczeńskości tych ziem. Ten naród ma być pozbawiony kultury, ten naród ma być pozbawiony cywilizacji. Mają zrobić z nich bydło. I to jest cel i powoli pokazuje się demoralizację tego narodu jako przykład, że Czeczeni są zdemoralizowani. No to, tak, jest to, co jest, to jest taka filozofia, gdyby kogoś poprowadzić do obozu koncentracyjnego w Polsce, pokazać Polaków i przymierzyć reguły normalnego, cywilizowanego i powiedzieć, świata. Proszę bardzo, jacy są Polacy. Więc proszę Państwa, myśmy zatytułowali tę debatę Czeczenia zagrożona kultura, ale myślę, że to z tego, co Państwo mówicie, jest za słabe określenie, to jest ginąca kultura. I może teraz zobaczymy felieton dotyczący uchodźców i tego, co można i można by zrobić poza granicami Czeczenii dla ocalenia kultury czeczeńskiej. Zobaczmy. Od wybuchu tzw. II wojny rosyjsko-czeczeńskiej jesienią 1999 roku polską granicę przekracza rocznie parę tysięcy Czeczenów. W ubiegłym roku o przyznanie statusu uchodźcy starało się w Polsce ponad 6 tysięcy Czeczenów, z czego status otrzymało jedynie 308 osób. Urząd do spraw repatriacji cudzoziemców udziela zazwyczaj zgody na pobyt tolerowany. Oznacza to, że nie uznaje Czeczenów za osoby prześladowane. Szczególny przypadek odmowy przyznania statusu uchodźcy dotyczy osób i ich rodzin oskarżonych przez urząd o dokonanie zbrodni wojennych. Zastosowano wobec nich tak zwaną klauzulę wyłączającą 1F. Było bardzo dobrze. Wszyscy razem zbieraliśmy się w domu. Krewni, sąsiedzi, przyjaciele, brata. Wyszłam za mąż, urodziło się pierwsze dziecko. To był chłopiec. Wszyscy byliśmy szczęśliwi. Cała radość, śmiech, szczęśliwe czasy zakończyły się. Zaczęła się wojna. Pierwsza wojna. Zabili mojego brata w 1995 roku. Zabili moich przyjaciół i krewnych. Kiedy skończyła się pierwsza wojna, ludzie zaczęli budować. Poczuli się znowu ludźmi, starali się zapomnieć o strachu. Znowu zaczęły pracować przedszkola. I znowu to samo. Zaczęła się druga wojna, już zupełnie straszna. Kiedy zaczęły się zaczystki w naszej wsi, i nie tylko w naszej, można powiedzieć w całej Czeczenii, to co ja widziałam, to zupełne bezprawie. Zabierali, co chcieli. Bili. Nie patrzyli, czy to dziecko, czy to kobieta, czy to starzec. Zabierali. Uważali ich za partyzantów. Zabierali nawet 14-16-letnich chłopców. Można powiedzieć dzieci. Palili ich żywcem. Żywymi ich palili. Nikt nie mógł nawet do nich podejść, obronić człowieka.
Ci, którzy walczyli, partyzanci, oni chcieli obronić swój naród, swoją rodzinę. Może właśnie dlatego nas nienawidzą. Jak zeznał mąż Lizy we wniosku o nadanie jemu i rodzinie statusu uchodźcy, oboje pomagali partyzantom na tyłach, przekazywali im żywność, lekarstwa, ukrywali rannych. W odpowiedzi na te działania na oczach dzieci zostali porwani przez służby Federacji Rosyjskiej i poddani torturom. Wypuszczono ich, gdy zgodzili się kolaborować i donosić na partyzantów. Ojca bili. Widziałam. Patrzyłam z okna. A potem wyszłam na ulicę, kiedy Rosjanie odjechali. Kiedy mój tata przyjechał, byli u nas przyjaciele. Pili herbatę. Myłam naczynia, ja i moja przyjaciółka. Potem przyszedł tata, chciał umyć głowę. Głowę miał we krwi. To pamiętam. Od tej chwili rodzina zaczęła się ukrywać. Po miesiącach życia w ogromnym strachu uciekli do Polski. Urząd odmówił im przyznania statusu uchodźcy, udzielając zgody na pobyt tolerowany. Wobec całej rodziny, łącznie z dziećmi, zastosowano tak zwaną klauzulę 1F. Zdaniem urzędu Liza i jej mąż pomagali partyzantom, których działalność według oficjalnych rosyjskich źródeł została określona jako zbrodnicza. Media rosyjskie byśmy wykorzystali w uzasadnieniu, powołując się, że rzeczywiście takie wydarzenia miały miejsce, ale ocena tych zdarzeń była przeprowadzona w oparciu o wiedzę urzędu, którą urząd zdobył z różnych niezależnych źródeł. Na podstawie rosyjskich przekazów medialnych, na podstawie rosyjskich źródeł informacji, organ uznał, że grupa, której pomagali, prowadziła działalność o charakterze zbrodni wojennych. I właściwie są to jedyne informacje. Dali kopertę z decyzją. Płakałam jak dziecko. Poczułam się po prostu bardzo skrzywdzona. Obejrzeliśmy materiał felieton dotyczący z kolei problemu, z jakim borykają się ludzie, którzy muszą uciekać ze swojego kraju. Właśnie, odmowy wydaje się na podstawie doniesień agencji rosyjskiej, jak słyszeliśmy tutaj w materiale, mówi prawniczka, która zajmuje się tą sprawą. Jest to po prostu, właściwie trudno wysłuchać tego, a przeczytać, dlatego że Liza udostępniła mi, to znaczy zezwoliła mi na przeczytanie tych akt. Czytać zresztą nie tylko te akty, ja znam masę akt odmownych. Daję słowo, że trudno je doczytać do końca, dlatego że są oparte w 100% na mediach, podkreślam, mediach rosyjskich, tak jakby nie było mediów polskich. Po pierwsze, wiadomo, że media rosyjskie kłamią i nie, trudno powiedzieć, trudno się zorientować, jaką politykę w ogóle prowadzi Polska, jeżeli MSZ, nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zezwala na Rondo Dudajewa niedawno, jeżeli zezwala kilka lat temu na przyjęcie Maschadowa, a więc jakby uznajemy walkę wyzwoleńczą narodu czeczeńskiego, a z drugiej strony, tam gdzie przychodzą urzędnicy MSW, stosujemy wyłącznie kategorie rosyjskie, tak jakbyśmy nie wiedzieli, że kraj pod okupacją, jakim jest Czeczenia, jest krajem, w stosunku do którego nie ma słowa prawdy. Tam nie może wjechać dziennikarz normalnie, tam nie może dziennikarz, zresztą zobaczycie to Państwo w filmie Mamonia i Pilisa, tam nie może pracować normalnie dziennikarz. Poruszają się pod eskortą wyłącznie i nie ma żadnej możliwości wywiezienia legalnego materiałów stamtąd. Świat milczy o Czeczeni, bo nic o niej nie wie. Ale wracajmy do tego, że nasze MSW... To nie chcę mówić. Przepraszam, ale jeszcze jedno. Chciałam tylko powiedzieć, że nasz urząd opiera się na rosyjskich mediach, na rosyjskich gazetach, tak jakby nie było naszych kolegów dziennikarzy, którzy jeżdżą mimo wszystko do Czeczenii, nie wiem, Jagielski, Radziwinowicz, czy wreszcie ja, która napisałam dziesiątki artykułów, które są dokładnie udokumentowane.
I dyrektor Węgrzyn o tym wie, ale dyrektor Węgrzyn jest tylko narzędziem w rękach MSW. Zadajmy sobie wreszcie pytanie, kto za tym stoi, bo nie dyrektor Węgrzyn jest tutaj odpowiedzialny za politykę polską. Nie, ale są przecież także dziennikarze rosyjscy, którzy piszą nieco inaczej. Babicki, Politkowska. Babicki przecież ma wypowiedź prezydenta Putina o Babickim. To, co robił Babicki, jest znacznie niebezpieczniejsze niż strzelanie z automatu. Co dziennikarz rosyjski robi? Piszący o Czeczeni, powiedzmy. Dziennikarz, którego zamknięto zresztą, kiedy jechał do Biesłanu. Tylko dwa słowa o prawdzie w ogóle. Jadą dziennikarze do... To znaczy prawda o Biesłanie, którą ci, którzy chcą, przyjmują za prawdę. Dlaczego? Jeżeli tak, to w pierwszym momencie, kiedy dziennikarze obiektywni rzucają się, by dotrzeć do Biesłanu, czyli Politkowska i Babicki, zostają aresztowani. Zostaje aresztowany na lotnisku Babicki, na lotnisku Wnukowo, a Politkowska w drodze do Biesłanu, to znaczy na lotnisko, została otruta. Po prostu została otruta, nie na śmierć, tylko dlatego, że ją odratowano w Rostowie nad Donem. Ale ja chciałam jeszcze zapytać Państwa, co dzieje się z ludźmi, z Czeczenami, którzy starają się o status uchodźcy w Polsce i dostają odmowę dlatego, że pomogli partyzantom, prawda? To się podaje. Co się może z nimi stać? Czy Rosja może się o nich upomnieć? Ja bym chciał znać. Chciałbym jeszcze powrócić do tej problematyki, która jest bardzo prawidłowa z mojego punktu widzenia, a przede wszystkim prawidłowa, to jest to, o której mówił Piotr. To znaczy to, że my rozumiemy i staramy się jakoś zrozumieć, że jest to zrozumiałe, że ta konsekwencja polityki Kremla, niezależnie od czy to jest polityka Imperium Rosyjskiego, czy Związku Radzieckiego, czy tego mutanta demokratycznej Rosji, jest to jednakowy stosunek, jednakowe podejście, patrząc poprzez wieki historyczne, czyli cały czas ukierunkowane na niszczenie raz materialnie samych Czeczenów, a także zniszczyć całą kulturę. I rozumiemy wszystkich tych pojęcie o tych ludziach, którzy mówili ze Stalina, prosili o to, o ratunek, i którzy byli ofiarami tej zbrodni. I to, że Rosja określa dzisiaj, czy politycy mówią, że to są bandyci, ale trudno o tym mówić, jeżeli wiemy o tym, że przez 300 czy 400 lat jest zniszczony nasz naród. Bandytami była AK w czasie wojny. Krótko i wąsłowato, jest to sytuacja absolutnie taka sama. Muszę powiedzieć, zupełnie nie jest to zrozumiałe. Chciałbym zakończyć tym zdaniem. Że takie określenie, takie obwinienie, albo daje się taką charakterystykę, jest dawana taka nam w Polsce, w innym kraju, w innym państwie, krajów rozwiniętych, gdzie inne kraje jak Niemcy, czy inne kraje podpisały konwencję o ochronie życia po to, żeby ratować tą kulturę. I też mi się to skojarzyło wtedy, kiedy Elżbieta Zawadzka, ona niedawno otrzymała odznaczenie i rangę generała. I to mamy takich podobnych ludzi, którzy do dzisiaj są nazywani bandytami. Ja mam pytanie do pani jednak, bo chciałabym, żebyśmy wrócili do problemu uchodźców. Czy pani się boi, że jeżeli nie dostanie pani rodzina statusu uchodźcy czy pobytu tolerowanego, czy pani się boi, że coś pani grozi, jeśli pani będzie musiała wrócić do swojego kraju? Bo to się może z tym wiązać. Ale dajmy słowo, no to, co skazuje się tolerowaną... To proszę, to co dotyczy tego tolerowania. Jeżeli nic by mi nie groziło, to nie przyjechałabym tutaj. Ja już 3 lata nie mieszkam w swoim domu. Ja ukrywałam się w całej Czeczenii, u wszystkich moich krewnych. Jak mówimy o kulturze czeczeńskiej, to jest jedną z najbardziej podstawowych zasad, jest śmierć na rodzinnej ziemi. Jedną z kluczowych zasad, żeby zrozumieć duszę Czeczena, trzeba to zrozumieć. Śmierć poza ojczyzną jest dla nich wielkim policzkiem, upokorzeniem.
Jeśli czyli jeśli ucieka, ten... to już jest ostateczność. To jest jeśli, absolutna jeśli... ostateczność. Bardzo proszę. Ja do ostatniego żyłam. Ja do ostatka mieszkałam w Czeczeniu. Nie chciałam wyjeżdżać, dlatego że chciałam wychowywać moje dzieci w ich środowisku, żeby one znały swoją kulturę, żeby wszystko swoje otrzymywały. Chciałam wyedukowane dzieci. Chciałam, żeby znały wszystko o całym świecie, ale przede wszystkim, żeby znały o swoim kraju. 3 lata ukrywałam się, ale wyjechałam. Musiałam po to, żeby otrzymać pomoc w dziedzinie bezpieczeństwa. Otrzymałem bezpieczeństwo, ma dach nad głową, jestem bardzo wdzięczna, ale dalej nie ma wciąż jeszcze edukacji i nie ma podtrzymania naszej możliwości utrzymywania naszej kultury. Czy gdyby była taka możliwość, bo wiem, że Czeczeni, którzy wyjechali z Czeczenii i właśnie mieszkają z przyczyn politycznych poza swoim krajem, nie sprzedają ziemi, nie pozbywają się domów. Czy gdyby była taka możliwość, kiedyś wróciłaby pani do swojego kraju? Oczywiście, oczywiście, żebym wróciła. To bezspornie, bezoperacyjnie wróciłabym ze swoimi dziećmi. To niezrozumienie tego stosunku nas, Czeczenów, do swojej ziemi, do ojczyzny, powoduje te pewne nieporozumienia. Czyli, że... Ale po tośmy się spotkali, żeby je wyjaśnić, prawda? Nie trudno to jest. W związku z tym... Nie trudno, że te osoby, Krystyna i Piotr, chcielibyśmy, żeby oni wiedzieli i żeby wszyscy inni wiedzieli te różnice kulturowe. Nigdy nie będzie chyba tak, że ci ludzie sprzedają, nabywają razem na przykład mieszkanie i nigdzie chyba w świecie nie można spotkać człowieka, który oddałby kawałek czystej swojej ziemi. Bo jeżeli oni, Czeczeniec, rezygnuje z tego, to tylko na określony czas. I na tym polega cała tragedia naszego narodu. My nie poszukujemy lepszego życia, nie jesteśmy emigrantami gospodarczymi, ekonomicznymi. Tylko ten straszny stan, który cały ten ciężar tragedii, tylko dlatego można jeszcze ukryć jeszcze przed całym światem, ponieważ bardzo niewielu może wyrwać się z tego i pokazać to. Dlatego i chcę powiedzieć jeszcze, że 9% ludzi, którzy wyjechali, jeżeli mieli tylko możliwość bezpieczeństwa. Ale dobrze, ale jeśli jesteśmy przy diasporze, czy w diasporze można przechować tradycje? Czy w jaki sposób można ratować to, co tam jest niszczone, tak jak państwo mówicie? To, co ja zaobserwowałam już w obozach w Inguszetii, w uchodźczych obozach, w których przez lata tam jeździłam, 4 lata jeździłam tam często, i to, co widzę tutaj, napawa mnie pesymizmem. Bardzo trudno jest zachować obyczaj czeczeński rzeczywiście w czystej formie. Żyjąc poza krajem. Żyjąc poza krajem, szczególnie tutaj, dlatego szczególnie w potwornych warunkach, takich jak były na przykład te namioty, w których oni żyli. Albo tutaj jednak część, zauważyłam, że w Czeczenii na przykład nagle pojawiły się, bo to zło, które tam jest, jednak... No, jest zaraźliwe i zauważyłam, że takie objawy, jakich przedtem kilka lat temu nie było, kobiety, które inaczej się już zachowują. Są kobiety, które zachowują się już bardziej swobodnie, tak swobodnie, że to jest niedopuszczalne w obyczaju czeczeńskim. Już nie mówiąc o tym, jak czasem tutaj się zachowują. No, ale to z drugiej strony mogła powstać taka książka, jak kamienie mówią, no, która, jak pan wspominał przed naszą debatą, jest jedną z najważniejszych pozycji dotyczącą czeczeńskiej kultury obecnie. Prawda? Ale prawdą jest, że gdybyśmy to przekładali na liczby bezwzględne, gdyby Polaków zostało w tej chwili wymordowane około 12 milionów, nazywalibyśmy to co? Przywracaniem konstytucyjnego porządku w Polsce? Gdyby na przykład armia 3 milionów żołnierzy broniła tego kraju,
nazywalibyśmy ich bandytami, to w liczbach bezwzględnych, gdybyśmy przełożyli na relacje, jakie są w Czeczeniu, to Putin nazywa tych bandytów właśnie tą, gdybyśmy to przełożyli na relacje polskie, 3-milionową armię. To ta 3-milionowa armia jest bandyckim ugrupowaniem, które próbuje bronić tego państwa, w zasadzie bronić tego narodu. Dzisiaj została niebezpiecznie przekroczona pewna granica, która grozi, iż powoli nastąpi demoralizacja tego narodu. Nie ma takiej możliwości, żeby po naruszeniu kultury, pewnych najbardziej ważnych elementów tego systemu, jaki tworzy kultura czeczeńska, nie następowała powolna demoralizacja. I ona następuje. To był cel, świadomy cel działań rosyjskich. I Putinowi udało się to, co się nie udało Stalinowi. Stalinowi nie udało się zdemoralizować Czeczenów. Przetrwali właśnie dzięki nieprawdopodobnej sile swojej kultury. Tradycji i obyczaju. Kultury. Oni dalej tworzyli na przykład Mechkę, czyli tą Radę Starszych. Co to była za Rada Starszych? To była nie tylko Rada Mędrców. To była najbardziej światła część spośród Czeczenów. Niech pan sobie wyobrazi, żeby być wybranym do takiego Mechkę, Trzeba było mieć nieposzlakowaną przeszłość przez kilka pokoleń wstecz. Co to oznacza? Że wybierano najlepszych, najbardziej prawych ludzi. Naprawdę być Czeczenem nie jest łatwo. Sami Rosjanie to przyznawali. Obserwowałem, jak wiele potrafi Czeczen zauważyć. My zatraciliśmy zdolność widzenia. Kiedy ja obserwowałem Czeczenkę i Czeczena, jak na przykład przekazywali sobie wiele informacji poprzez same spojrzenie, już tam była tradycja odczytywania spojrzeń. Każde spojrzenie coś innego wyrażało. Masz piękne oczy, masz cudowne włosy, masz smukłą szyję. Był pewien kod. Nie wolno było przecież dotknąć. Mężczyzna nie mógł dotknąć kobiety. Ta gra miłosna była cudowna, ale to dotyczyło każdego obszaru. Młodszy syn wiedział, w jakim miejscu stanąć. Kiedy ja siedziałem przy stole i rozmawiałem z ojcem Czeczenem, kiedy młodszy odezwał się, jeden z dzieci jego odezwał się, ojciec przeprosił mi, powiedział, wojna, postępuje demoralizacja. Bardzo państwu dziękuję. Niestety nasz czas dobiegł końca i nasza rozmowa o ginącej kulturze czeczeńskiej musi się w tym momencie zakończyć. My przed filmem Posterunek, który będziemy pokazywać po debacie, zapraszamy na rozmowę z panem Piotrem Grochmalskim, która będzie wprowadzeniem do tego filmu. Dziękuję państwu. Dziękuję. Dziękuję.